Radio Conchita. No to niech przestanie wyjść. Wiadomości dnia, bo dobre, 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 niedobre, proszę Państwa. Te piosenki się nadają do śmietnika, do wyrzucenia. Bóg jest Bogiem radości, miłości, pokoju, szczęścia. Takie zawycie, to co, to. Polska. Zaprasza pani poseł Gabriela Masłowska wraz z rodziną Radia Maryja z Lubelszczyzny. Serdecznie zapraszam mieszkańców Lublina, Kraśnika i Puław na komedię Polityka Włodzimierza Perzyńskiego w wykonaniu Teatru Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Spektakl będzie miał miejsce 4 lutego w sobotę w Lublinie w amfiteatrze Kościoła Kapucynów na Poczekajce, Aleja Kraśnicka 76 o godzinie 14 oraz także 4 lutego w Kraśniku w Szkole Muzycznej na ulicy Popiełuszki obok gimnazjum numer 1 imieniem Szarych Szeregów. Pojęcia nie ma, no zapisz sobie numer banku. Natomiast 5 lutego w niedzielę studenci wystawią sztukę w Puławach w sali przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na ulicy Kowalskiego 1 o godzinie 13.45. Oczekujemy z radością i niecierpliwością na to spotkanie z Teatrem Studenckim Dobry Wieczór z Torunia, cieszącym się wśród mieszkańców Lubelszczyzny dużym uznaniem i zainteresowaniem. Ponownie serdecznie Państwa zapraszam, poseł Gabriela Masłowska. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i zatem do zobaczenia. Jest 13. Armia nigdy nie zapomni o tej tragedii, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W Mirosławcu w województwie zachodniopomorskim szef resortu obrony wziął udział w uroczystościach upamiętniających 9. rocznicę katastrofy wojskowego samolotu transportowego CASA. Przed pomnikiem poświęconym zmarłym w katastrofie odbył się apel pamięci. Następnie w kościele w Mirosławcu o godzinie 16 sprawowana będzie msza święta w intencji ofiar. Minister Antoni Macierewicz podkreślił, że szczególnie dziś polskie siły powietrzne odczuwają brak tych wspaniałych oficerów. Brak tych wspaniałych oficerów odczuwamy dojmująco, zwłaszcza teraz, gdy przed polskimi siłami powietrznymi stają nowe zadania, gdy rozwój obrony powietrznej stał się priorytetem w rozwoju polskiej armii. Ale chcę, żebyście wszyscy Państwo wiedzieli, że ich pamięć nigdy nie zaginie, że będą czczeni w każdym znaku polskiej armii, że będą obecni w pamięci każdego polskiego lotnika, że będą wciąż żywi swoim dorobkiem i swoją wielką ofiarą. Cześć ich pamięci! Wojskowy samolot transportowy CASA C-295M rozbił się wieczorem 23 stycznia 2008 roku przy podejściu do lądowania. Maszyna rozwoziła uczestników konferencji bezpieczeństwa lotów sił powietrznych. Zginęli wszyscy pasażerowie, wśród których było 4 członków załogi i 16 wysokiej rangi oficerów sił powietrznych. Jutro poznamy założenia ustawy o cudzoziemcach, która ma służyć uszczelnieniu polskich granic, poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Na antenie TVP minister podkreślił, że chodzi m.in. o wprowadzenie procedur granicznych, które przyspieszą deportację nielegalnych migrantów. Minister Mariusz Błaszczak dodał, że choć polskie granice są szczelne, to napływ osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie ustaje. Gdyby nie zmiana rządu, to dziś mielibyśmy w Polsce też tysiące emigrantów z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu, bo
łamiąc solidarność Grupy Wyszehradzkiej. Taką decyzję podjął rząd koalicji PO-PSL. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tych zobowiązań nie wykonuje. Nam chodzi o bezpieczeństwo. Niewątpliwie na zachodzie Europy dochodzi do ataków terrorystycznych. To terroryści, muzułmanie, wyznawcy islamu powodują te ataki terrorystyczne. Polska jest bezpieczna, Polska jest od tego wolna, natomiast musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych granic, musimy uszczelnić nasze granice. Jeść, i temu służy projekt. Sama głodnie nie ma dać gdzie mieszkać. Oficjalnie informował, że zgodził się na przyjęcie około 7000 imigrantów. Media podawały, że może chodzić nawet o 100 tysięcy islamskich imigrantów. Ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z obietnic złożonych przez ówczesną premier Ewę Kopacz. Ważą się losy połączenia polskiej grupy górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Dziś w Brukseli przedstawiciele resortu energii przeprowadzą rozmowy w tej sprawie. Połączenie PGG i KHW planowane jest do końca marca bieżącego roku. Poinformował o tym w ubiegłym tygodniu w Katowicach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, który weźmie udział w dzisiejszych rozmowach z unijnymi urzędnikami. No i co taka cisza? Wszystkie kopalnie, które są dzisiaj w katowickim holdingu węglowym, będą włączone, przynajmniej tak zakładamy, do Polskiej Grupy Górniczej, zaś spółka mieszkaniowa będzie funkcjonowała samodzielnie. Będziemy się zastanawiać nad budową pewnego podmiotu mieszkaniowego w kontekście chociażby SRK czy kompanii węglowej, bo to jest kwestia mieszkaniówki, ale to jest trochę aspekt szerszy, a katowicki węgiel będzie przekazywany do węglokoksu, by tam wzmocnić potencjał sprzedażowy, jak również jako podmiot, który miesza węgiel, tworzy pewną jakość na rynku węgiel. Wydaje się, że to rozwiązanie jest korzystne. W listopadzie 2016 roku Komisja Europejska dała Polsce zielone światło na wydanie 8 miliardów złotych z budżetu państwa na likwidację kopalń w latach 2015-2018. Na liście zakładów do zamknięcia na rok 2017 znalazły się kopalnie m.in. Makoszowy, Sośnica, Redutowy, Śląsk i Krupiński. Kolejne spotkanie przedstawicieli resortu energii w Brukseli planowane jest na luty. Światowa Organizacja Zdrowia jest w stanie najwyższej gotowości z powodu szybkiego rozprzestrzenienia się wirusa ptasiej grypy. Dziś poinformowano, że od września ubiegłego roku przypadki zakażenia wirusem odnotowano już w 40 krajach. Dyrektor generalna organizacji Margaret Chan zaapelowała do wszystkich krajów, aby monitorowały przypadki ptasiej grypy u dzikiego ptactwa i u drobiu. Według niej państwa powinny też zgłaszać przypadki zachorowań u ludzi, które mogą być związane z epidemią. WHO nie wyklucza, że w dwóch przypadkach wirusu przeniósł się między ludzi. Chodzi m.in. o ptasią grypę typu H7N9, który występuje w Chinach od 2013 roku. Dotychczas odnotowano ponad 1000 przypadków zakażenia tym wirusem, a śmiertelność sięga blisko 40%. W nocy Polski zachmurze nieduże z większymi przejaśnieniami. Na wybrzeżu wieczorem możliwy śnieg lub deszcze ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od minus 2 do 2 stopni. W dolinach karpackich od minus 5 do 0. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Poza tym słaby, południowy i południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1012 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadało. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat pozytywizm, praca organiczna i modernizacja Polski. Naszymi gośćmi będą profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wiesław Ratajczak i profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Maciej Gloder. Początek rozmów, godzina 21.30. Oh,
Drodzy Państwo, dziś w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert kolędowy w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego Hej Kolęda Kolęda. Wielu z rodziny Radia Maryja zgłosiło swój udział w koncercie, a tych z Państwa, którzy pozostaną w domach, zapraszamy na transmisję z tego wydarzenia. Dziś od godziny 18. Konferencję gospodarczą Instytutu imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i tożsamość. Temat: odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Kiedy? 4 lutego 2017 roku o godzinie 11. Oczywiście w Toruniu w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym Porcie Drzewnym. Tematy: czy przedsiębiorca jest odpowiedzialny tylko za swoją firmę, czy także powinien troszczyć się o swoją małą i dużą ojczyznę? Czy repolonizacja gospodarki ma sens i czy powinna mieć jakieś granice? Jaką rolę powinny pełnić spółki Skarbu Państwa? Jak wygląda wolność gospodarcza w Polsce na przykładzie wolności gospodarczej w Europie? Prelegenci: pan premier Jarosław Kaczyński, wicepremier w obecnym rządzie pan Mateusz Morawiecki, minister Henryk Kowalczyk, prezes Orlenu Wojciech Jasiński, prezes PKO Zbigniew Jagiełło i wiceprezes PZU Andrzej Jaworski. Serdecznie zapraszamy. Zapisy i informacje w Toruniu w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym Porcie Drzewnym. Telefon 56 650 4000. 56 650 4000. Jeszcze raz temat: odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Powiedz innym, zapraszamy każdego zainteresowanego. Wymiar
symboliczny, ponieważ dla słuchaczy, dla obywateli nic faktycznie się nie zmienia, ale co jest najistotniejsze w tej historii? No to, że Donald Tusk w 2008 roku, likwidując przemysł stoczniowy i przywożąc tutaj inwestorów, czy to z Antylii Holenderskich, czy z Kataru słynnych, o których słyszeliśmy, doprowadził do przekształceń własnościowych właśnie Stoczni Szczecińskiej, przekazując ją Towarzystwu Finansowemu Silesia, i w ten sposób jak gdyby zabetonował proces budowy statków, a przede wszystkim odtworzenia przemysłu stoczniowego. Czyli, panie ministrze, przepraszam, tylko nie tyle, że zamknięto stocznię, nie tyle, że zawieszono kłódki na bramach stoczni w Gdyni i w Szczecinie, ale jeszcze doprowadzono do tak destrukcyjnego procesu, w którym założono, że nie będzie możliwość w ogóle odtworzenia produkcji stoczniowej na tych terenach w Szczecinie i w Gdyni. Dokładnie tak, ponieważ Towarzystwo Silesia nigdy nie zajmowało się budową statków, zajmowało się przede wszystkim przemysłem górniczym, wydobyciem węgla, więc nie ma to żadnego związku z budową statków. Dlatego też był ogromny problem właścicielski w kwestii stworzenia grupy stoczniowej, która mogłaby realizować te zlecenia, które są przygotowywane na okoliczność odbudowy przemysłu stoczniowego, a więc budowę promów, budowę marynarki wojennej, odbudowę floty rybackiej czy floty śródlądowej. Dzisiejsza decyzja jest jak gdyby taką przełomową decyzją związaną z przekształceniami własnościowymi, że stocznia wraca w końcu do funduszu, który tylko i wyłącznie skupia przemysł stoczniowy i tworzy bodaj największą w Europie grupę stoczniową, zdolną do realizacji zleceń, które będziemy realizować w polskich stoczniach, czyli budowy statków. Panie ministrze, z tego co wiemy,